Adam Mickiewicz. Jesteśmy na jednym z głównych placów Lwowa, czyli na placu Adama Mickiewicza. Stojąc twarzą do pomnika, za sobą macie jeden z najstarszych hoteli, Hotel George, a za pomnikiem dawny dom książki. Patrząc na lewo, widzicie Państwo figurę Matki Bożej, a na prawo gmach Ukrsoczbanku, o którym w interesujący sposób wypowiadają się lwowianie. Wróćmy jednak do opowieści o legendarnym poecie. Adam Mickiewicz, jeden z najbardziej lubianych polskich poetów okresu romantyzmu oraz działacz narodowo-wyzwoleńczego ruchu. Znany jako autor epopei narodowej Pan Tadeusz, która jest uważana za ostatni wielki epos kultury szlacheckiej Rzeczypospolitej. Jeszcze w latach młodzieńczych Mickiewicz poznał Aleksandra Puszkina i wkrótce zostali dobrymi przyjaciółmi. Pierwszy tomik poezji Mickiewicza pod tytułem Poezje ukazał się w 1822 roku. On stał się manifestem romantycznego kierunku w literaturze polskiej. Wszystkie dzieła Adama Mickiewicza są napisane w języku polskim. Warto zaznaczyć, że twórczość śpiewcy powiązana także z Ukrainą. Przecież wiersze Mickiewicza zostały przetłumaczone przez kilku pisarzy ukraińskich, m.in. Petra Hułaka Artemowskiego oraz Maksyma Relskiego. Poezją poety zachwycał się również Taras Szewczenko. Dzięki wielkiej popularności Adama Mickiewicza na Ukrainie pomniki ku czci poety można spotkać w wielu miastach. Warto zaznaczyć, że jeden z nich znajduje się również we Lwowie, właśnie na placu imienia tego poety. To właśnie ten pomnik uznano za jeden z najładniejszych pomników Mickiewicza na świecie. Trzeba również dodać, że pomnik ten jest nie tylko jednym z najładniejszych, ale również najbardziej interesujący. Jeżeli uważnie spojrzeć na posąg, to na pewno będziecie Państwo miło zaskoczeni.